Witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale. W nowym 2024 roku. Oby on był lepszy. Żeby się działo, powiedzmy, powyjaśniało, żebyśmy wreszcie dudki zarabiali. Przy okazji chcieliśmy życzyć bardzo serdecznie dużo zdrowotności, tak. Bogatości, żeby się wiodło. Tak, dokładnie. Jak najmniej problemów. Zamiatarki. Dzisiaj taka tematyka komunalna. Znaczy, komunalna, nie komunalna. Wiesz, wiele gospodarstw już zrobiło, przecież były dotacje na pozbruki w gospodarstwach. Ta rzecz, kwestia i czystości i prowadzenia też biznesów przez rolników innych. A to są słuszne uwagi, bo możemy rozdzielić tutaj jakby to dwutorowo, dwuetapowo. Jako firmy stricte komunalne, które się zajmują porządkowaniem, ogarnianiem terenów, czy to zielonych, czy to placów, ale nade wszystko, tak jak mówisz, dzisiejsze gospodarstwa też już mają pewien poziom kultury, że tak powiem, tego obejścia, ale który też prowadzą różne dodatkowe działalności. Dokładnie. Albo są magazynem jakimś przejściowym i to po prostu się dzieje. I te, powiedzmy, temat dzisiejszy, zamiatarki, on nie jest taki, nie pamiętasz, żeśmy sprzedawali ciągniki do zakładów niby komunalnych, wersje komunalne. Tak. I się co okazało? Że ponad połowa to nie było klasyczne gospodarstwo komunalne, znaczy firma komunalna, tylko albo ktoś prowadził magazyn, albo tego, to były nawet stacje paliw, tak różne. Jest. Gdzie sam, że tak powiem, u siebie ma zasoby placowe, które musi ogarnąć. A place muszą być czyste. Ze względów bezpieczeństwa, bo nie idzie, nie wiem, chodzić po nich, cokolwiek robić. Tak jest. Nawet, powiedzmy, nie wiem, wózek widłowy na takim tutaj śniegu, lodzie może nie pojechać. Ale wracając do zamiatarki, sama zamiatarka w sobie, że tak powiem, ona nie będzie tam funkcjonować, nie będzie jeździć, nie będzie wymiatać, nie będzie sprzątać. Tak. Tak jak tu się oparłeś. Dokładnie, ale solidny zaczyn. Promocja firmy Korbanek. Szukaj linku w opisie i komentarzu pod filmem. Kliknij i odbierz nagrodę, którą dla Ciebie przygotowaliśmy. Solidny zaczep, oczywiście kółeczko podporowe i tak dalej, żeby nam to pracowało. Tak jak powiedziałeś, zaczynamy od wersji najprostszej. Najprostszej, która tylko zamiata, tak jest. Ale już ma zbiornik. Na nieczystości. Na nieczystości, czyli nie czegoś, że przegarniamy i później kombinujemy, tylko już zbieramy do zbiornika. Dokładnie. Hydrauliczne podnoszenie, unoszenie, jeżeli zbiornik jest. Tak jest, jest pewne. Uniwersalność. Przód, tył. Tak jest, a nade wszystko co? No napędy dzisiaj. Napędy już tylko i wyłącznie hydrauliczne. Hydraulika to jest rzecz, od której już chyba nie uciekniemy. Staje się, po pierwsze, najprecyzyjniejsza. Jest się nad nią w stanie panować, jeżeli oczywiście się ma w ciągniku odpowiednią wydajność. I nade wszystko jest cichym rozwiązaniem napędu. Tak. I też to, co często widzimy w takich pracach, tych takich, powiedzmy, sprzątających, dbających o przestrzeń, okazuje się, że przy tej hydraulice, gdzie musi być wydajność, to na przykład, okej, mamy sentyment do starszych ciągników, bo to były 30, 60, często się nadal widzimy w różnych miejscach, Leroy Merlin, Castorama, stacje benzynowe. Gdzieś tam te ciągniki się przewijają. Ja zawsze lubię, ale już problem hydrauliki staje się poważny. Tak. Raz. I te ciągniki, tak jak teraz my mamy przecież cały czas różne promocje na ciągniki Arbosa, gdzie mamy kabinę, ogrzewanie, bo jest zimno. Tak jest. No, zresztą warunki pracy, oprócz płacy minimalnej, no też muszą spełniać pewne kryteria. Zresztą, Paweł, no dodajmy, dzisiaj chyba najniższe padły notowania temperatury w tym roku, albo w zimie 2023-2024, bo około minus 20 stopni chyba odnotowano, nawet niżej na północnym wschodzie. Ładowarki MultiOne. Wszechstronny pomocnik. Idealny wybór dla wielozadaniowych prac w ogrodzie. Kolejny model. To jest kolejna przygoda. I też zwróćmy uwagę, bo tak samo jak i przy pierwszej i przy drugiej, są kółka z przodu. Tak jest. To się niby wydaje nic. Ale to są bardzo... To jest bardzo przydatne. Do kopiowania nam terenu. Nie? Kiedyś zamiatarka to był bęben ze szczotą. Już mamy też zbiornik, tak samo, ona jest mniejsza, 1,50 m, tu mamy 1,80 m. Ale tu tutaj mamy oczywiście dodatkowo mamy szczotkę. Wyposażoną w szczotkę tak zwaną boczną, tak. Ułatwiającą wymiatanie spod krawężników przede wszystkim. Spod krawężników, z takich miejsc trudno dostępnych. Czyli przy ścianach, gdzieś przy krawędziach. Albo nawet w narożniku, cokolwiek.
Bo no powiedzmy, no każdy by chciał mieć placę, nie wiem, w prostokącie. Tak, a to nie zawsze tak jest. Już wystarczy, że musi rondo objechać i albo po łuku. Ty tak się opierasz już po raz kolejny o zaczep, nie? Bo ja dążyłem do tego, że my musimy coś tutaj podpiąć. Czy troszeczkę o tych starych ciągnikach wspomnieć i tak dalej. Ale u nas generalnie bywa to tak, że albo podłączamy pod to ciągnik, bo wiadomo, ciągniki nieduże, już mocy i tak dalej, które możemy przez... Ale to zobacz, jest uniwersalność. Tak. Jest na jeden rodzaj zaczepu i drugiego. Tak, że tutaj wężej, jest pełna szerzej, dowolność. I tak dalej. To te ciągniki, które są u nas w ofercie, czyli marka Arbos, już jest wyposażona w odpowiedni, że tak powiem, tutaj napęd hydrauliczny i tak dalej, gdzie może, że tak powiem, z taką maszyną współpracować. Ale te zamiatarki nie tylko mogą współpracować przecież z ciągnikiem, bo dzisiaj wiemy, że ładowarki i to kołowe, i przegubowe, i teleskopowe. Dokładnie. Możemy, jest, że tak powiem... Dokładnie tak. Czyli to jest, bo to jest maszyna, taki uniwersalny żołnierz do sprzątania. Wielowariantowy. Czyli mogę mieć, tak jak powiedziałeś, ciągnik z przodu, z tyłu. Czyli to już jest pierwsza punkt, jak gdyby, wygody. Druga, bardzo też istotna moim zdaniem, to jest kwestia podprzygotowania. Tu akurat są te elementy. Pod widły, obojętnie jakiej ładowarki, z tyle, że musi mieć wyjście hydrauliczne. Dokładnie tak. Jak ma wyjście hydrauliczne, a ładowarki wszystkie mają bardzo silne hydrauliki. No bo one opierają się tak naprawdę i na napędzie hydrostatycznym, i na napędzie elementów tak naprawdę roboczych, tak się wyrażę, podzespołów właśnie od hydraulikę. I mamy wtedy, tak jak powiedziałeś, właśnie możemy wykorzystać do ładowarek. Czyli ktoś ma ładowarkę, bo prowadzi magazyn, nawet nie musi dokupywać ciągnika, tylko bierze tą ładowarkę, adoptuje do tego urządzenia. Ktoś ma ładowarkę, jak rolnik, na przykład, który prowadzi hodowlę. Z kolei no to już jest nieodzowną, że tak powiem, maszyną, którą ma w swoim portfolio. Też ją może wykorzystać do skomponowania, zmontowania razem z taką zamiatarką. Dokładnie tak. I do ogarnięcia własnego placu i tak dalej. Nie? Właśnie, ale mamy kolejny model wyższy, nie, no, bo mamy proste sprzątanie. Tu już możemy sobie fikumiku robić, bo możemy... Tam w tych krawędziach, na rożnikach też i tak zawsze dalej. Warto zwrócić uwagę, jak jest wyposażona szczotka, bo to akurat tutaj nawet odwinmy. I to nie chodzi o to... Nie chodzi niby o to, nic, ale jednak coś. Nie chodzi o to, że mamy różnokolorowe, że jest tak powiem, te to nie jest kolor, nie? Bo to są blaszki. Chodzi o to, że to jednak też czasami mamy trudniejszy brud, ubite jakąś ziemię czy coś takiego, to musi skutecznie zadziałać. Przede wszystkim musimy dostosować, że tak powiem, wyposażenie maszyny do powierzchni, które będziemy z zasady, w której w większości będziemy sprzątać. Powiedz, tak, byłem na targach kiedyś i widziałem producenta szczotek w ogóle, bo to zawsze warto tak popatrzeć na element komponentu. Jest niezliczona ilość. Mnóstwo. Ilości konfiguracji, tak, różnego rodzaju materiałów, z których mogą być tworzone szczotki, ale przede wszystkim do różnych warunków. Dobre szczotki są tworzone na bazie miksów różnych, tak jak tu widzimy. Częściowo jest tworzywa sztucznego, gdzie jest bardziej elastyczne i tak dalej. Oraz, że tak powiem, zwłosienia metalowego. Tak, to nie ma znaczenia, że nawet tu są takie, powiedzmy, troszeczkę jak gdyby rdzy, bo to widać, bo to po prostu bardzo szybko, jak gdyby, nalot zawsze się dociera. Kolejna. No już najbardziej wyposażona spośród tych dzisiaj prezentowanych. Nie mówiliśmy. Firma Talex, producent polski, od bardzo wielu lat obecny na rynku, coraz bardziej wzbogaca swoją ofertę i też właśnie pokazuje i bardzo mocno, jak gdyby od już kilku ładnych lat, idzie bardzo mocno w jakość. Tak jest, jak najbardziej. I rozwiązania stosowane naprawdę budzą szacunek i zresztą też mają całkiem pokaźny eksport. Kolejna... No już taka, można powiedzieć, najbardziej doposażona. Tak. Bo... I po szerokości dość spora, bo 1,80 m. Dokładnie. I wyposażona w zbiornik, to co wspominaliśmy, na nieczystości, na piach i tak dalej. I wyposażone w szczotkę boczną, która służy nam do wygarniania tam przy krawężnikach, przy narożach i tak dalej. Ale co istotne, wyposażona w zbiornik do wody, nawilżania, żeby zraszania. Zraszania, bo przykładowo, jeżeli jesteśmy w terenach bardziej takich miejskich, no ale część, to co taka jest zawsze cicha wojna, że miasto wyszło na wieś i teraz chce ze wsi zrobić sobie miasto. Tak. No to jak najbardziej
jest rozwiązanie, które powoduje, że się nie kurzy. Tak, to jest i to jest mega, mega, mega istotna tutaj sprawa, istotne. Jeśli chodzi o takie nowoczesne rozwiązanie. Tak, bo jednak nie? większość roku pracują one w suchych warunkach. Tak, tak. I wtedy jest kurzawa tak zwana, jest kurzawa. I też... Od rolnictwa do przemysłu ciężkiego. Ładowarka teleskopowa Farezin to synonim wszechstronnej siły i niezawodności. Zwróćmy uwagę, bo na to zawsze warto zwrócić uwagę. Byłoby fajnie, jakby operator tam, powiedzmy, tutaj ładnie to pokazał, że zraszanie jest na przykład tutaj, szczególnie przy tej szczotce wymiatającej bocznie. Bo przy krawężnika jest najwięcej tego syfu. Tak, z reguły. Tak. I żeby się nie unosił, nie tego, to właśnie jest dosłownie dysza zraszająca. Tutaj nie mamy takiego podejścia jak w opryskiwaczach, że musisz super dobierać. Niemniej jednak ona jest dobrana. Tak, odpowiednio. Tak, żeby ten wydatek tej cieczy był właściwy, żeby nie robiło błota. Tak. Paweł, my tu gadu, mróz potężny. Tak. Pamiętajmy, w ofercie mamy sporą ilość producentów, tak. która zajmuje się, że tak powiem, sprzętem komunalnym. Nie? Komunalnym, takim usługowym, ja bym to tak, nawet bardziej tak można, nawet, tak. można i tak określić, nie? I tak jak wspominaliśmy wcześniej, mamy, że tak powiem, konie odpowiednie pociągowe w postaci czy to ciągnika, czy to ładowarek tak. kołowych, jak... Z różnymi promocjami. Tak jest, czy ładowarek przegubowych, jak tak. Multi One, teleskopowych, jak Farezin, dokładnie. Które jak najbardziej można z tymi zamiatarkami tutaj sprzęgnąć i tak. będą nam tworzyły naprawdę solidne zespoły robocze. Dokładnie tak.